Witajcie, nazywają mnie Somaty Wędrowski. To jest kolejny odcinek naszej serii Zagrajmy w Wiedźmin, edycja rozszerzona. Jesteśmy żołnierzami. Musimy tam wejść i walczyć. Kim do cholery? Czy ja cię nie widziałem w naszym obozie? Rozmawiałeś z Jejwinem. Tak. Nazywam się Geralt. Jestem tutaj, aby sprawdzić, co się z wami stało. Wiedźmin. Chyba uśmiechnęło się do nas szczęście. Co masz na myśli? Zeszliśmy tutaj, aby odzyskać artefakty pozostałe po elfiej kulturze. Znaleźliśmy drogę do wnętrza świątyni. Kiedy doszliśmy do tego miejsca, stało się coś dziwnego. Poczułem okropny chłód i usłyszałem krzyk. Jeden z moich ludzi wyleciał w powietrze, a jego krew ochrapała ściany. Na drugiego coś się rzuciło. Zaczęliśmy uciekać. Przeżyli tylko ci, których widzisz. Pomścij moich towarzyszy, a nagroda cię nie ominie. Zobaczę, co da się zrobić. Słyszałem odgłosy walki. Wiedźminie, żyjesz? Nic ci nie jest? To zlecenie było warte znacznie więcej, niż możesz sobie wyobrazić. Jejwin zapłaci, ile zażądasz. Oddałeś nam wielką przysługę. Ciekawe. W zasadzie niczego nie znaleźliśmy. Żegnaj. I jeszcze raz wielkie dzięki. Kedmil, dzięki za twą pomoc, wilku. Moja zapłata. 300 orenów. I zapomnij, co tu widziałeś, Dwan. Thank you.
Puszczam, że nosisz te miecze nie od parę. Odkąd zaczęli tu wpuszczać motłoch, dzielnica straży. Wita! Zajadna przecież... Zabiłem ogromnego wilka. Mam jego łeb. Panie Geralt, zabierajcie mi to ze stołu, śmierdzi jak nieszczęście. To wasze 600 orenów. Bywaj. To ciekawe. Na twoim miejscu nie paradowałbym zbroją przed oczami strażników. I co dalej? Ciekawe, dlaczego król nie rozkazał uzbroić. Którego ten się nie spodziewał? Nie chcę mieć pewnego. Nie lubię tego miejsca. Takie jest prawo niespodzianki. Piękny był ten minstrel. Ciekawe, dlaczego król nie rozkazał. Potwory na ulicach, do czego to doszło? Cała dzielnica zabarykadowana. Tu się nie da mieszkać. Wiedźmin! Trzeba dziewki pozamykać. Nie lubię tego miejsca. Napiłbym się. Witaj, Wiedźminie. Witaj, Kalkstein. Co robisz w wieży? Nareszcie. Długo czekałem na ten dzień. Kalkstein. Największe odkrycie mojego życia. Wiedźminie, teraz muszę się przygotować, więc sam rozumiesz. Wiedz, że zawdzięczam ci bardzo wiele i w pełni zasłużyłeś na nagrodę. Muszę jeszcze raz... Tak?
był bazyliszek i nie ma. Pokazałeś, że lepiej z tobą nie zaczynać. Kto tak płacze w obłokach? Jeśli o mnie chodzi, to miasto ma... Dziwny. Żaden deszcz nie ugaśnie. A co to? Jeszcze raz zatrzymają mnie przy barykadzie i nie ręczę. Nie zaczepiaj mnie, bo wezwę straż. Nie będę rozmawiała z byle przybłędą spotkanym w bramie. Twoja reputacja cię wyprzedza. Mianowicie? 5 groźnych potworów leży trupem. Chwalebny to czyn i zasługuje na nagrodę. Weź ten kamień runiczny. Ponoć jest bardzo potężny. Za jakie potwory? Przecież... Zabiłem samicę wiwerny. Oto dowód. Nagroda jest wasza. 600 orenów. Wszyscy drżą ze strachu. Życie w dzielnicy za mało. Czasami chciałabym być wolną elfą. Mieszkałabym w pięknym kraju. Nie rozmawiam z nieznajomymi. Potwory? Też mi coś. Wystarczy poprosić królewskich rycerzy i zrobią porządek z bestiami. Gdy Foltest wróci, na pewno wypowie służbę Velaradowi. I wówczas Wiedźmin powiedział do uratowanego: A, to niewybaczalne! Obowiązuje stan wyjątkowy. Mamy baczenie na takie wiaty. Chyba mnie z kimś mylisz. Nie zadaję się z takimi jak ty. Wiedźmin na szlaku! Widok jak za dawnych czasów, widok! I wówczas Wiedźmin powiedział do uratowanego: Zabieracie rodzicom dzieci i szkolicie je na Wiedźminów. W tym bordelu brakowało jeszcze tylko dzieci. Nie chcę cię widzieć! Miałam zrobić. W cieniu murów czuję się bezpieczna. Witam, szlachetny... Czym handlu? Miłymi dla oka drobiazgami. Piękny. U mnie zaopatrują się wyższe... Zobacz. W czym? Thank you.
Kiedy załatwię interesy, zawsze mnie suszy. Tak. Idę do nowego Narakortu. Groźnie wyglądasz. Na twoim miejscu nie paradowałabym z bronią przed oczami strażnych. Nie wiem, czy wystarczy mi pieniędzy na łapówkę. Ładniutka ta urzędniczka puściła do mnie oko. Chciałem żwawiej trzeba. Czekam tu już tyle godzin. Tak? Ja w sprawie ogłoszenia. A tak, pióra kuroliszka, 5 sztuk. Masz je? Oczywiście. Dziękuję, proszę. Tutaj pieczątka, odbiór zapłaty. Następny! Czym mogę służyć? Pracujesz w ratuszu? Niezbyt oryginalnie, mój drogi. Musisz postarać się bardziej, żeby zrobić na mnie wrażenie. Widzę, że jesteś kobietą, która wie, czego chce. Mój nieboszczyk mąż zwykł mawiać, że jestem prawdziwą diablicą. Może uda ci się mnie poskromić, białowłosy. Pomyślę o tym. Może następnym razem ci się przełożyć, zakleić, wbić pieczątkę. Może grzeczne dziewczynki nie awansują. Przełożyć, zakleić, sobie ciekawsze zajęcie. Czym mogę służyć? Pracujesz w ratuszu? Jesteś niegrzeczną dziewczynką. Niegrzeczne dziewczynki mają zawsze najciekawsze pomysły. Kiedy na ciebie patrzę, też zaczynam mieć wiele ciekawych pomysłów. Nie tak prędko. Chcę dostać prezent. Widzę, że mamy kaprysy. Co byś chciała dostać? Musisz zgadnąć, co najbardziej lubią niegrzeczne, rozkapryszone dziewczynki. Chodź, zaprowadzę cię w miejsce, gdzie będziemy mogli być sami. Prowadź, pani. Przełożyć, zakleić, wbić pieczątkę. Kto za tym stoi? 3 krzyżyki to za mało! Gardem wszystko lepsze było. Witaj, nieznajomy. Nie bój się, Addy, warczy i szczeka, ale nie gryzie. Zazwyczaj. Nazwałeś psa Adda? To suka. Goni się jak opętana. Jest to rozkapryszona i rozpieszczona, więc czemu nie? Imię królewskiej córki doskonale do niej pasuje. A znasz królewnę Addę? Moja żona jest praczką w pałacu, więc znam wszystkie dworskie plotki. Chętnie posłucham. A przy okazji mogę rzucić okiem na twoje towary? Oczywiście. Mięso najlepszej jakości, z własnego uboju. Zobaczymy. Wiesz, kim jestem? Słyszałeś jakieś plotki o mnie? A i owszem, od razu cię poznałem, Geralcie z Rivii. Wiem, kim jesteś. Praczki plotkują również o tobie. I co mówią? Mówią, że nie przepuścisz niczemu, co nosi spódnicę, ale szczególnie ciągnie cię do czarodziejek. Ponoć kiedyś kochałeś się w jednej.
Mówią, żeś równie prędki do miecza, jak do pochęduszki. I w jednym, i w drugim osiągnąłeś mistrzowską biegłość. To i baby ciągną do ciebie jak pszczoły do miodu. Widno, lubią odmiejców. Dzięki. Jest stan wyjątkowy. Nie boisz się źle mówić o władzy? A co mi mogą zrobić? Najwyżej wpakują mnie do lochu. Uważam, że trzeba bronić wolności słowa i prawa do swobodnej wypowiedzi, nawet jeśli ta wypowiedź dotyczy klasy rządzącej. Śmiałe słowa. Śmiałe, a owszem. Nie mam zamiaru srać przed dyktaturą opartą na wyzysku prostego człowieka. Nie będę kulił się ze strachu przed ponurymi represjami oligarchów i arystokrantów, którzy wynieśli na tron kurwiarza, co ma krew na rękach. Chyba przesadzasz. Rządy Foltesta nie są takie złe. Srał pies Foltesta! Wszyscy królowie są tacy sami! Ja krytykuję monarchię, która skompromitowała się już dawno. Osobliwe poglądy. To ludzie powinni rządzić. Prości ludzie, tacy jak ja i ty. Władza w ręce ludu. Masz rację. Oczywiście, że mam rację. Od razu wiedziałem, że rozsądny z ciebie człowiek. Chociaż mutant i okazyjnie sługu z systemu. Dobrze, już dobrze. Porozmawiajmy o czymś innym. Co twoja żona mówi o innych dworzanach? Moja żona gada jak najęta. Bez przerwy plotkuje z innymi babami. Foltest, Velerat, Devet, Jakub de Aldersberg, Merigold. Na dworze zobaczysz więcej tuzów niż czyraków na tyłku dziada proszalnego. O kim chcesz usłyszeć? Jakieś plotki o Triss Merigold? A owszem! Baby w pałacowej pralni uwielbiają plotkować o innych babach. I akurat prawdę mówią. Czarodziejki powinny siedzieć w wieżach, ważyć eliksiry, układać horoskopy z gwiazd, a nie brać się za politykę i intrygi. I bezwstydnie świecić tyłkiem. I wiesz, co ci rzeknę? Gdyby tytuł królowej dziwek nie należał do Addy, Merigold otrzymałaby go w Trymiga. Ciekawe. Dzięki. Co twoja żona mówi? O Jakubie de Aldersberg. Tak. Wielki mistrz. To brzmi dumnie, prawda? Mało kto pamięta, że to za jego sprawą zakon Białej Róży stał się zakonem Płonącej Róży. Szlachetni rycerze zmienili się w zgraje rasistów i rzezimieszków. Mówią, że Jakub, zanim został rycerzem, był włóczęgą, zaślepionym nienawiścią do elfów. Ludzie nie zmieniają się tak łatwo. Ciekawe. Co? Opowiedz o Folteście. Mam powtarzać to, co wszyscy wiedzą? Sypiał z własną siostrą i spłodził z nią Addę. To nie mogło się dobrze skończyć. Na skutek przekleństwa mała zamieniła się w strzygę. Jakiś wiedźmin odczarował królewnę, a Foltest tak się ucieszył, że rozpuścił dziewczynę jak dziadowski bicz. Z małej strzygi wyrosła zdziecinniała dziwka. Ciekawe. Dzięki. Do zobaczenia. Jestem strasznym stworem lataczem! Przypuszczam, że nosisz te miecze nie od paradu. Za dużo pracuję. A co to? Co to?
Kogo moje oczy widzą? Wiedźmin. Mówiono, że wyginęliście. Jeszcze kilku zostało. Jestem Geralt. Ja wolałbym nie zdradzać prawdziwego imienia. Śluby rycerskie. Jeśli chcesz, możesz nazywać mnie Patrykiem z Wazy. Płonąca róża? Owszem, należę. Może zechciałbyś mi pomóc? Zobaczymy. Chodzi o moją siostrę. Pewnego razu znaleźliśmy ją nieprzytomną w łóżku. Ze śladami kłów na szyi. Słowem wampir. Wszyscy byliśmy przerażeni. Kły nie muszą oznaczać wampira. Te najwyraźniej oznaczały. Po pewnym czasie siostra zniknęła. Widocznie została przemieniona i uciekła. Jeśli jest wampirem, będę musiał... Przede wszystkim chcę, żebyś ją znalazł i potwierdził moje przypuszczenia. Mości rycerzu, znacie może Siegfrieda z Danel? Owszem, znam. Co u niego słychać? Ma dostać awans. Zresztą może już dostał, nie wiem. Nie gadam z nim. Mogę wiedzieć dlaczego? Zmienił się. Elfy okrutnie zakon na bagnach pogromiły. Pod Siegfrieda komendą siła naszych poległa. Gwoli ścisłości wszyscy poza nim samym. Ponoć w krowim truchle się ukrył. 2 dni w gnijącym trupie przesiedział. Nie wiem, co na tych bagnach się działo, ale rzec mogę, iż stary Eik z Danel, Siegfriedowy ojciec, nie uciekłby przed byle bandą elfów. Nie wiecie, to nie sądźcie, panie rycerzu. Takoż ci rzeknę, Wiedźminie. Może i dostarczył nam ważnych informacji o taktyce walki z Coyatel. Ale jakież to ma znaczenie, gdy na honorze plama została? Gdzie go znajdę? Większość czasu spędza na trenowaniu rekrutów przed siedzibą zakonu w Klasztornej. Pomogę ci odnaleźć siostrę. Jeśli spotkasz moją siostrę, na pewno ją rozpoznasz. Nikt nie oprze się czarowi jej chabrowych oczu. To piękna, szczupła blondynka. Zobaczę, co da się zrobić.